Dzień dobry, witam Państwa. Kolejny raz u Grzegorza Skwarka. Dzień dobry. Astrowedy. Grzesiu, astro i wiedza, ale ta wiedza medyczna. Porozmawiajmy dzisiaj o medycznej stronie astrologii. Możemy to mówimy o energiach, o kierunkach energii, które urodzeniowo pokazują nam, w których kierunkach te energie będą napierać, których będzie mniej, więcej, podobnie troszkę jak... No właśnie, bo myśmy rozmawiali do tej pory, wiesz, o psychologii, o wyglądzie, ale jeszcze o tym funkcjonowaniu ciała. Jak to można ugryźć od strony astrologicznej? No to jest właśnie cała ta wiedza, stara, bardzo stara. Do dzisiaj ta nasza wiedza akademicka dociera do Hipokratesa, prawda? A wiemy już też dzisiaj, może nieoficjalnie też, że to nie jest od niego, tylko jeszcze starsza wiedza, przemycona od Chaldejczyków. On po prostu, wielu z nich, z tych Greków sławnych, Platon, Arystoteles, Hipokrates, to oni, kroniki to też mówią, no oni to dostali tą wiedzę, też nie za bardzo wiedzieli, jak to, byli zachwyceni tym i przekazywali dalej to, ale nie do końca tak w 100% wiedzieli, jak to działa. Podobnie jakby nawet, podobnie coś jak jakby w dżungli dać małpom kałasznikowa, bo to są takie zabawy, ostatnio parę odcinków wstecz mówiłem o tej zabawie, jak Rosjanie mają grę w rosyjską ruletkę, że tam kula jak trafi, to tam kogoś zastrzeli, to te plemiona z Afryki, jedna z ulubionych, tylko nie wiem, jak się to plemię nazywało, to jest gra, kiedy dają małpie szympansowi kałasznikowa. No i aż dojdzie do tego, aż gdzie to szczela i w kogo szczeli, to nie wiedzą tego. No i ta małpa, jak już raz szczeli, to wie, że tu trzeba nacisnąć, że to gdzieś szczela, ale żeby później przeładować, gdzie się ładuje naboje, to nie za bardzo, prawda? No i to podobnie tutaj jakby nawiązując do tej naszej wiedzy, że też dostajemy jakieś technologie, ale też ludzie nie wiedzą, jak to używać. Czyli mówią o internet bezprzewodowy, 5G, takie rzeczy. Wszystko, co widzą i co mogą dotknąć, to jest jeszcze ok, tam można to porównywać, badać, te wszystkie zależności, ale od strony niewidzialnej to już jest, zapomnij. To, czy wpływa to na człowieka prozdrowotnie, czy źle, czy negatywnie, to ich to nie obchodzi, bo fajnie, bo nikt ci tego nie udowodni, bo tego nie widać, to znaczy, że łatwo możemy przypisać, że tego nie ma. Nawiązuje też do tej naszej dzisiaj obecnej sytuacji, jak łatwo ludziom indukować, że coś jest, jak tego nie ma. Jak nikt tego nie może pod mikroskopem nawet zobaczyć. Także wiedza medyczna, ten przedrostek med, mówi się, że to jest związane z medycyną, ale to nie do końca jest to prawda. Oczywiście meridium, środek, czyli tu, gdzie jest środek, tak samo jak z astrologią, to jest równowaga. Dlatego mówi się, że kluczem do całego zodiaku, 12 domów, jest znak wagi, bo on jest tam pośrodku. Symbolem są dwie szale. No i teraz klucz, żebyśmy mogli to utrzymywać, ten balans zdrowia, naszej energetyki. Zauważ, że pomijam celowo tu jakieś minerały, witaminy, bo to jest tylko wynikowa, wytracana przez energetykę naszą. Także my tu się zajmujemy od strony, oficjalna medycyna zajmuje się od strony jakichś stężeń danego leku. No i bierze się wszystkich ludzi do jednego worka, że na wszystkich to tak samo ma jakby zadziałać. To tak właśnie nie jest, bo niestety jesteśmy jednostkami indywidualnymi. Nie tylko nasze ciała, te można powiedzieć pojazdy, które jeden ma BMW, drugi jakiś Serenę, drugi ma jakiś znowuż inny. No to jest, każdy pojazd ma jakąś swoją tam specyfikę, a dusza, czy te energie, które są w nas, no one też mają ogromny wpływ na to, w ogóle urodzenie, ta data, z czym możemy mieć problemy, czy ktoś dostanie demencji i czy ktoś inny dostanie znowu paraliżu lewej strony ciała, to wszystko, nie jest to też takie proste oczywiście, bo nam zostawili jeden znak zodiaku, przypuszczam, że go zostawili tylko dlatego, że po jednym i tak nie dojdziemy po nitce do kłębka, dlatego go zostawili, jeszcze tak łatwo w różnych tam mainstreamy i te gazety, gdzieś tam jakieś horoskopy robią na bazie jednego znaku, to tak jakby robić diagnozę człowieka przez telefon, nie? To mniej więcej podobnie.
I... No, dlatego są takie skutki. No. No wiadomo, że przez telefon to Hipokrates by się też uśmiał, bo oni byli astrologami, prawda? Mhm. Także po wyglądzie mógł poznać, jaka energia w człowieku też dominuje. Ascendent mówi o zdrowiu ewidentnie, bo ascendent to jest ten wizerunek do świata, ten zewnętrzny wizerunek. I znak na ascendencie, no, po znaku poznać mniej więcej, czy to jest bardziej żywioł wody dominuje, czy może ognia, czy ma czoło rozcięte, potem też żywioły ognia można poznać. Te znaki barana, które są takie ruchliwe, już dzieci takie są, prawda, narażone na więcej takich uderzeń w głowę. No i taki lekarz, astrolog wiedział, już mógł nawet po wyglądzie, oczywiście nie tylko po wyglądzie, też po dacie urodzenia, ale data urodzenia też powie ci jedną rzecz, ale co dominuje u człowieka, no to już są takie jakby dodatkowe cechy, bo tak jak mówiłem, że dwóch bliźniaków się rodzi w tej samej dacie, a jednak zauważ, że kierunki energetyczne ich tam pcha w inne zawody, czasami w inne rzeczy, to nie determinuje data urodzenia też, tylko oczywiście ta nasza dusza z tym bagażem, z wiedzą, jakąś informacją, która nosi w sobie i ona też jakby nakłada się na to wszystko i dodatkowe rzeczy, bo astrologia powinna być uczona w szkole latami, żeby to korzystać z tego w pełni i zrozumieć. I dla uproszczenia, dla programu my dzisiaj możemy mówić o takich schematach podstawowych, taką podstawa podstaw, prawda, że jeśli się człowiek rodzi, załóżmy, lipiec, sierpień, no to i lipiec cały, i sierpień, i znak raka, i znak lwa, wiadomo, że wpływa na serce, na ten organ magnetyczny. Mówi się, że, że serce jest magnetyczne. Niektórzy nawet naukowcy mówią, że serce przenosi pamięć. Oczywiście, że informacja, nośniki magnetyczne są nośnikiem informacji. Mamy fosforan magnezu, czyli ten magnez ewidentnie jest związany ze znakiem lwa, którego bardzo dużo też wytraca. Najwięcej zawałów serca, najwięcej zatorów jakichś żylnych w aortach, to mają właśnie te lwy. Rak też, ale on już bardziej jest odciśnienie krążenia, bo to jest żywioł wody, prawda? Tutaj mamy ten elektryczność tego słońca, słonecznego znaku. Krzysiu, ale mówiłeś kiedyś w programie, że jeszcze istnieją szkoły, które uczą tej astrologii medycznej, tak? Czyli tego wpływu gwiazd na nasze zdrowie. No słyszałem, że w Oxfordzie jest kierunek. Tak? Tak, nie wiem jak teraz, ale był taki moment, że było, że były, tylko nie pamiętam, czy to było w Stanach Zjednoczonych, czy w Anglii, na jakimś takim topowym uniwersytecie uczono studentów medycyny, dodatkowych fakultetów i mógł sobie wybrać medyczną astrologię. To ciekawe, nie? Że jednak ktoś jeszcze zauważa ten wpływ. Tylko, że to jest kierunek, który całkowicie gryzie się z oficjalnym trendem narzucania ludziom chemii i trucia ludzi, całkowicie zaburzając im, bo to jest chaos, to jest po prostu, no, jak ty nie wyliczysz konkretnie, co twój organizm będzie wytracał, to oczywiście, że tymczasowo nawet możesz pomóc, widzieć jakiś efekt, że ci coś nie boli, pół roku czy tam rok, ale trzeba też wiedzieć o tym, że za coś się płaci, za coś musi być uszkodzone, prawda? Wątroba, czy nerki, czy że jeśli pakujesz chemię, to jeden organ zostanie wyleczony, ale trzy inne zostaną zepsute. Także to samo jak ludzie patrzą po cenach spożywczych. Wiadomo, że jak mamy taką edukację ekonomiczną w szkole, że patrzymy tak jednolinijnie, że dobra, idziemy wszyscy do Lidla albo do Biedronki, bo tam jest wszystko tanio i się opłaca, prawda? No to tę opłacalność patrzą pod kątem tylko 1D, czyli patrzą, że szynka będzie tańsza, marchewka będzie tańsza, tylko że jakość tych produktów jest bardzo bogata w związki konserwanty, chemię, metale ciężkie. No a to moim zdaniem jest już coś, co spowoduje ogromne wydatki na zdrowie, na leki, które bardzo dużo kosztują. Czyli suma summarum tak naprawdę te rzeczy w tych hipermarketach są dziesięciokrotnie droższe niż gdzie indziej, dlatego że droższe są skutki niż u takiego rolnika czy jakiegoś u babinki gdzieś na targu. Są dziesięciokrotnie droższe, tylko my widzimy
ten tutaj tą cenę, tam 2 złote 50 promocja, prawda? Nie widzimy już tego, że koszyk jest zawsze tam pełniejszy i ludzie kupią droższe rzeczy i tak przy okazji. I to jest ten psychokinetyczny czas, o którym ja tam notorycznie to powtarzam. Po drugie, ta nasza cała edukacja nie wiąże się tych rzeczy z wydatkami. Chociaż jak zobacz, jakie to jest skuteczne, że mainstream na 300 reklam w ciągu doby, aż 220 to jest Big Pharma, prawda? To jest coś na rzeczy tutaj. Także portfele Polaków są opróżniane głównie przez stan służby zdrowia. Niemcy się tego nie ruszą, to wrzucają to do swoich marketów w Polsce. Potem jak się ludzie w Polsce dowiedzą, to przerzucają to gdzieś tam na Białoruś, na wschód. Znowu tam ci się egzaltują, że chodzą z reklamówką z napisem tam Biedronka czy Lidl, chociaż i tak to nie są polskie firmy. No i tak to się kręci. Cała ta propaganda niewiedzy no jest opłacalna w tym naszym prawie morskim, bo to tych korporacji jest bardzo niewiele. Tak naprawdę właścicieli, jest dużo korporacji, ale właścicieli jest tylko garstka. I oni kiedyś ten rynek światowy podzielili dokładnie w całości. No i teraz jesteśmy tej wiedzy pozbawieni, co będzie na pewno ta era wodnika, która teraz wchodzi, to jest tylko oczywiście początek, no mówimy o tym, prawda? Ktoś może tam się pukać w czoło, co my robimy, w ogóle już widać po efektach tego wszystkiego, te dzieci w tych maseczkach do szkoły puszczane, pomimo to, że na maseczce pisze, że nie chroni, pomimo to, że jest wiele badań, że ten dwutlenek węgla jest tam zabójczy i naprawdę skutki uboczne tego, że te dzieci te maski noszą, są jakąś totalną głupotą, to i tak, wiesz, grupa ludzi, to co ja mówię o tej helisie, żeby przetrwać, trzeba się wpisać, prawda, do to, co robi większość. Ta większość oczywiście to wcale nie oznacza, że to są ta mądrzejsza większość, tylko tak już jest, że ta helisa przetrwania gdzieś tam w głębi naszej, jak jesteśmy odcięci od wiedzy, mówi nam, rób to co Janek, bo jak robimy wszyscy, to raczej zwiększamy prawdopodobieństwo przetrwania. To by było prawidłowe, gdyby ludzie nie mieli telewizorów i mainstream mediów, które by coś, bo one zauważ, straszą, narzucają ci, co masz robić, nakierowują. Także ta wiedza dzisiaj jest bardzo niszowa, ale... To już się tak od dawna dzieje, że już media nie są jakby źródłem informacji, tylko źródłem propagandy. Propagandy. Tak? Dezinformacji, to jest dezinformacja. Ale to, co dzisiaj jest, to już jest dla wielu z oglądających, to i tak ci ludzie, którzy oglądają Astrowedy, to już w ogóle to są ludzie naprawdę otwarci, nie bardzo otwarci, dużo żywiołów powietrza. Oni inaczej to odbierają. Dla nich to nic nowego nie jest, to co my teraz mówimy, prawda? Ale ci, którzy zaczną oglądać, nowi ludzie, bo coraz więcej takich jest, to faktycznie no, ich organizm już się częściej, już te toksyny, już po prostu jest to taki szok, no, że coś takiego potrafimy mówić. To są też, wiesz, te efekty wyparcia, także jak to możliwe. Ja się przez 30 lat uczyłem czegoś innego w szkole i słyszałem co innego, a tutaj nagle słyszę zupełnie inną wiedzę, tak? No dokładnie. I oni nie dopuszczają do tego, jak to przecież w telewizji, jak to, czy telewizja może kłamać? Tym bardziej, że my nic nowego nie wymyśliliśmy, tylko my powtarzamy coś, co było wcześniej powszechne, znane, były uniwersytety, które, zresztą sama nazwa Królowa Nauk, astrologia to jest Królowa Nauk i ja jestem o tym święcie przekonanym, bo od 25 lat obserwuję te zjawiska na różne wpływy na to, na funkcjonowanie, bo ja też mówię ci, na wiarę tego bym nie wziął, prawda, że ktoś tam gdzieś coś napisał, tylko badam, sam dochodzę do tych przesunięć, że są te kalendarze troszkę rozjechane i tam ludzie się skupiają na tym jednym dniu i mówią, że tu baran, tu ryba, te przesunięcia, to wszystko istnieje, bo wszystko jest w ciągłym ruchu, ale my jesteśmy odcinani od tej wiedzy, czy to specjalnie, czy niespecjalnie, to już nie dociekam, po prostu tak jest. I to ta astrologia medyczna pokazuje, tak naprawdę w niczym się nie różni od zwykłej medycyny, tylko z tym wyjątkiem, że każdy człowiek rodzi się w różnych innych miesiącach, okresach. Nawet w tym samym miesiącu, ale jeden na końcu stycznia, drugi na początku stycznia, a to są już dwa różne wpływy. W przypadku wedyjskiej no to są już dwa różne znaki. Tu koziorożec bardziej, tutaj jest wodnik bardziej. I to dla mnie to już jest święte. Można powiedzieć, że jest tyle przypadków ludzi, którzy na coś chorują, że to w liczbach to widać, w dacie urodzenia to widać. Czasami łatwiej od razu, jak ktoś mówi tam, urodził się w sierpniu demencja, prawda? W sierpniu demencja. To jest proste, no bo to akurat zawsze z tym
z fosforanem magnezu ma to związek. No ale powiedz mi, jak to możliwe, żeby, nie wiem, żeby ta mainstreamowa medycyna tego nie zauważała? No przecież obecnie już są takie kartoteki, że sklasyfikowanie jakiejś grupy pod względem urodzenia, tak, grupy chorób pod względem urodzenia, no to jest moim zdaniem banalnie proste, tak? No te wszystkie bazy danych w NFZ-cie, no to powinny to robić od palca. I dlaczego oni tego nie zauważają? Nie, oni to... Ale kto? Znaczy dokładnie kto? Naukowcy czy profesorowie, czy kto, no. Jaki poziom tych naukowców? Bo oni, ci co wyżej są, to oni docierają do takiej też wiedzy, bo wiadomo, żeby być profesorem, to naprawdę tam trzeba przejść od strony medycznej, też dotrzeć do tych starych zapisków tych lekarzy, jak medycyna, historia medycyny, prawda? To tam otrąb się też o to. Otrąb się też o Schusslera, który kremował, czy znaczy docierał do... badał, jakie minerały człowiek wytraca, ich prochy badał tych ludzi spektrometrami i tam jakieś na podstawie tego znalazł tą zależność, że osoba, która umarła, wytracała siarczan potasu, który no, w takiej już ilości był zanikł, że po prostu wpłynął na dysfunkcję tych organów, które za to odpowiadały i na to umarł. Chociaż nie musiał wcale na to umrzeć. I tutaj Schussler znalazł zależność, czyli tak jakbyś był matematykiem i chciałbyś zamknąć równanie, że 2 plus 2 równa się 4, to tutaj mu się udało to znaleźć. Pamiętamy cały czas, no, że człowiek rodząc się wytraca, ale to co mówię na początku, że my dzisiaj możemy mówić o podstawie podstaw, najważniejszej, tych trzech, które wytraca do końca roku, bo jesteśmy częścią natury, czyli jeśli rok ma 12 miesięcy, ciąża trwa 9 miesięcy, to my w tym łonie matki najwięcej mamy zapewnionych minerałów po to, już jest taki DNA, w DNA to jest zapisane, żeby pobrać je należących do tych miesięcy, w których ta ciąża trwa. No i rodząc się w sierpniu, no nie mamy zabezpieczonego minerału dla znaku lwa, czyli sierpniowego. I kolejnych dwóch, do końca roku trzy miesiące, czyli sierpień, wrzesień, październik. To jest taka podstawa podstaw. Oczywiście dzisiaj miałem przypadek rano pana, który znaki jego urodzeniowe nie mówiły nic, że choruje na poważną chorobę, a jego rachub był w domu z szóstym zdrowia, medycyny, prawda? Także to też, no to już jest bardziej, już się tam człowiek może zagłębiać dalej, szukać przyczyn. Też tak może być. Czyli dusza jego wybiera doświadczać szósty sektor. To oczywiście nie jest tylko zdrowie, ale oczywiście praca i materia, wszystko co z tym znakiem panny, panna rządzi domem zdrowia i on nie idzie w tą stronę, no i ten rachu tam kieruje energię. Dusza chce tego doświadczać i nagle pojawia mu się choroba w jego ciele, co i tak zmusza go do fokusowania się na tej poważnej chorobie. Chociaż urodzeniowo powinien być zdrów jak ryba, bo ketu w pierwszym domu jednak konserwuje to ciało. Nie pozwala zrobić krzywdy, bardziej takie daje dysfunkcję pracy serca, czy jakichś innych rzeczy, organów, że lekarz może zobaczyć anomalię, ale jednak to jest, jeśli ketu siada człowiekowi na ciało, czyli pokazuje, że on te swoje ciało już zna z poprzedniego życia, to nie jest wyzwanie, żeby tam go doświadczało. Ale jeśli ma jeden z rachów szóstym, czyli zdrowie, no to tutaj może go nakierować już jest po 45 roku życia, czyli już jest okres trochę niebezpieczny, kiedy idziesz tą drogą komfortu, tą drogą, co dusza zna, tą drogą ketu, a nie rachu. I tutaj jest taki przykład, że to jest bardziej skomplikowane i nie zawsze tak jest, że ta choroba jest typowa dla urodzenia. Nie zawsze tak jest. Dlatego, że tak jak mówiliśmy w wielu odcinkach poprzednio, że w organizm nasz jest zbudowany, to jest bardzo skomplikowany mechanizm. To nie jest tylko atom, tylko tam jest cała elektryka, energetyka i mamy różne kierunki tych energii. Jedne są, fokusują się na dłoniach. Na przykład David Icke jest Arudrą, czyli ma księżyc w bliźniętach. Symbolem Arudry jest taki wilk z takimi wygiętymi palcami, jakby w kształcie piorunów, prawda? Burza. I faktycznie jak spojrzysz na Davida Icke'a palce, to on tak by miał taką, tak, coś takiego, nie? Bardzo tak, podobne. Tak, jedną dłoń ma. No. Faktycznie powykrzywiano. I lekarze będą mówić, no, bo pan tam za dużo w zimnej wodzie się mył, jak był młody, albo gdzieś tam
że reumatyzm pan dostał, takie rzeczy. No po co nie mamy powiedzieć, prawda? Jak oni nie sprawdzą jego dominujących energii bliźniąt, które rządzą tymi dłońmi i tam jest siła, siła jest przez to fokusowanie tych energii, ale jak będzie cały czas tam, wiesz, wytracanie, bo jak napierasz, załóżmy jakby masz palnik, prawda? No i na początku tym palnikiem coś podgrzewasz, jest fajnie ciepło, ale jakbyś cały czas, to dziurę wypalisz, prawda? No to to jest, trzeba mieć, umieć te upusty dawać, wiedzieć, w którą stronę te energie są kierowane. Bo jak nie, to jak jest kumulacja energii, to to energia nie ma nigdy ujścia, no się, ona się tylko może coś przekształcić. Nie ma, że my umrzemy, nasze ciało umrze i co? I ktoś podpali naszą duszę i zniknie, no nie ma czegoś takiego. My możemy gdzieś wyfrunąć i po prostu się przekształcić w, nie wiem, w coś, w jakieś inne życie, prawda? W ogóle niematerialną jakąś istotę też. To nie ma, energia nie ma ujścia, nawet sam Einstein to mówił. Chociaż ten to już też był trochę pod wpływem różnych wpływów, także E na pewno nie równa się MC kwadrat. To już miałem kiedyś takie logo, już wielu naukowców to też podważa. No ale to jest normalne. Dana epoka coś wymyśli, jest jakiś naukowiec, coś po eureka, a tu tutaj się okazuje, że to już było kiedyś, jeszcze z błędem to jest zrobione. I teraz żyjemy też w takiej epoce, że jeśli ktoś za 30 lat, za 20 lat może, ja przypuszczam, że to będzie dużo szybciej, zobaczy to nagranie i to pomyśli tak, kurczę, o czym oni mówią, to już we wszystkich szkołach uczą tej astrologii medycznej i to tak będzie, to wiem, bo era wodnika jest oczywiście, jest troszeczkę no, z tych aspektów takich ryzykownych, to ta technologia, zachwyt nad technologią, prawda, takie zakłóśnięcie się internetem, Wi-Fi, sprzętem, to już nawet jest zaślepienie, czyli nie patrzymy na te wszystkie wpływy elektromagnetyczne. To jest jak, jesteśmy jak dzieci w piaskownicy z tą nową epoką. Ale 11 dom wysyła informacje do domu lwa, domu przodków, historii, genów, starej wiedzy. To jest dom edukacji starej, opartej na starych, starych książkach. Wedy i te wszystkie stare książki medyczne. To jest piąty dom. To też będzie powodował on tworzenie się różnych grup, czy to Ariowie, czy Słowianie, czy nie tylko w Polsce, w Rosji gdzieś tam. Będzie powrót do starej. Będą się ludzie dzielić, tak się teraz dzielą na covidian i antycovidian. To widać coraz bardziej, prawda? Zwolenników, przeciwników, dzielenie tych epok, bo jesteśmy na granicy, jest podział tych dwóch energii, one się teraz dzielą. Kończą się ryby, a zaczyna wodnik. Jest podział? Jest. I to też na nas będzie oddziaływać, ten podział. Ciekawe, to co mówiłeś o starych technologiach, to mi oczywiście przypomina przede wszystkim Franca Zaleskiego, czyli kogoś, kogo znamy osobiście i który jest tym badaczem, przynajmniej od tej strony geologicznej, tak? Możliwości wykonywania niektórych budowli. Czy... Franc, właśnie to jest takie połączenie strzelca księżycowego, Franc Zalewski. Strzelec jest władcą domu edukacji i wiedzy. On bardzo zawsze, on zawsze rezonuje z wiedzą. Tylko strzelec jest sprytnym władcą domu dziewiątego. On jest, bo żeby być mistrzem w jakiejś dziedzinie, to nie możesz się sfokusować tylko na jednej wiedzy, prawda? Nie możesz się sfokusować na rzeczach, które nakażą ci, żebyś tylko to badał. A on ma jeszcze rachów w domu dziewiątym, wiedzy, edukacji, fakultetów, doktoratu. To jest prawidłowy kierunek. To też jest dom zagranicy. Dlatego Franc przyjechał do Polski, bo ma dziewiąty dom zagranicy. No akcent ma, no bo wiadomo, się wychował na Krymie, prawda? I przyjechał, ale on ma rachów a Rudrze. I to jest połączenie tego strzelca, który jest zaciekawiony wiedzą, ale wszelaką, nie tylko akademicką, ale starymi księgami, takimi wszystkimi. Ma rachu w domu dziewiątym, ale w znaku a Rudry. To, co mówiłem wcześniej, że a Rudra burzy stare systemy. Ona, to jest dzika konstelacja, ona po prostu nie patrzy na to, czy ktoś ją będzie krytykował. Ona się nie boi. Jest bardzo, bardzo odważna. I,
i przełamuje tabu też, bo Arudra jest rządzona przez Rahu, także jakby Francowi tam ktoś powiedział coś, zostaw to, nie baj. Ja wiem, on jest taki, on jest smok chiński, jest uparty, idzie w to, robi to i bardzo dobrze, bo nam takich ludzi właśnie potrzeba, którzy nie boją się powiedzieć tego. Jak to naprawdę jest z tymi zamkami, z tymi fundamentami, wiadomo. Myślę, to jest ciekawe. Powiem Ci, że niedawno, dosłownie kilka dni temu dostałem zdjęcie z artefaktem pewnym archeologicznym. W Polsce znaleziony odcisk jakiejś dosyć sporej stopy, czyli mówiącej o tym, że żyli giganci na naszym terenie również, tak, w Polsce. I archeolog, który to znalazł, oczywiście tam, wiesz, on mówi, że czasami się znajduje tego typu historie, tego typu rzeczy, ale jest to wszystko zamiatane pod dywan, tak? Jest niedopuszczane do oficjalnej wiedzy, nie jest oczywiście to publikowane. I w ten sposób, mimo że tak nieoficjalnie, ale jednak się zakłamuje historię, bo no nie uczymy się tego, co zostało odkryte, tylko uczymy się tego, co zostało zapisane. Tak. Powiem Ci, że w tej epoce strachu, no bo trzeba powiedzieć jednak, że jak jest żywioł wody, to zawsze ten strach. Księżyc to... Ja przypuszczam, że księżyc to... Ktoś musiał to chyba umieścić w celu kontroli populacji, bo to też powoduje tylko, że zapłodnienie w ciągu jednego miesiąca. No, można sobie kontrolować raz w roku, raz na miesiąc, to księżyc decyduje. Ale on jest naprawdę, miesza strasznie ludziom w głowach i powoduje zasiewanie strachu. On świeci światłem odbitym i całe szczęście, że ta epoka się już kończy. Mówię to jako wodnik, który, to jest, który właśnie czeka na tą epokę swoją, bo większość wodników trochę jako dziwacy są uznawani w tej epoce ryb, bo to jest nie ich dom, prawda? No ale zauważ jedną rzecz, że też wszyscy myśleli, że Juliusz Verne napisał Podróż do wnętrza Ziemi i no i to fikcja jest, bo tam oczywiście jakaś fikcja naukowa. A tutaj pojawia się, ja ostatnio puściłem taki e-book, zrobiłem Podróż do wnętrza Ziemi, ale oparty na historii Olafa Janssena z 1820 któregoś tam roku. To było parę dziesiąt lat przed Juliuszem Verne. Ta sama prawie historia. I też jest o gigantach, też on przecież pisał Podróże Gullivera, to było dużo wcześniej, prawda? I on, ten Janssen, który o tym twierdzi, że spędził wewnątrz Ziemi te dwa lata, no on mówił, że tam go był jakby tam widział, że wszyscy byli więksi dużo niż oni i ojciec. No i później on wrócił, zamknęli go do psychiatryka na 20 lat, ale jak wrócił do Stanów Zjednoczonych, to tą historię gdzieś tam przemycił i 20-30 lat później, czy 40, powstała opowieść Juliusza Verne. Juliusz Verne jest wodnikiem zodiakalnym, czyli znowu pokazuje to, że przypuszczam, że chciał to przemycić dla ludzi, ale jakieś naciski tego środowiska mogły być podobnie jak z Nostradamusem, że on to w centuriach musiał ukrywać, żeby go tam na stosie nie spalili, to tutaj to jest tylko hipoteza moja, ja nie wiem jak było, ale to tutaj oparto jako fikcję literacką i tych historii, jak się cofniesz w czasie, jest dużo więcej, bo się okazuje, że nawet Casanova też opisywał tą historię gigantów i tej podróży do wnętrza Ziemi jeszcze wcześniej niż historia Olafa Janssena. Także Klaus Dona też bardzo mocno się fokusował na tych szkieletach gigantów, z którym też robiłem nagranie parę lat temu i on mieszka teraz w Indonezji, to mówi, że wydobyli taki 3-metrowy czy 3,5 metra szkielet do Manili, do muzeum wstawili i dwa tygodnie później był wybuch. I miejscowi uznali, że to jest złe fatum, trzeba z powrotem te szczątki przenieść w góry wysoko. No i nie ma, dalej w muzeum już tego nie ma, nie? Także to są bardzo niewygodne artefakty, bo to wszystko wisi na włosku. To całe oszustwo tego świata wisi na włosku. I dlatego, jak pytasz mnie o element, dlaczego oni to ukrywają, bo to jest wszystko powiązane ze sobą, że jakby się ludzie dowiedzieli, że są manipulowani, podciągania za sznurki, jak marionetki, a nikt się nimi nie opiekuje, to my myślimy, że to jest świat tak ułożony. Dopiero teraz w tych czasach będziemy się przekonywać, jak tak naprawdę jest.
co to znaczy przebudzić się? Tam ktoś kiedyś wiele razy mnie oskarżał, że coś wymyśliłem, jakąś teorię, co znaczy, że się przebudzić. Z czego się ludzie mają przebudzać? No to teraz będziemy widzieć jasno, jak na dłoni, z czego się ludzie mają przebudzić. No chcą ci wszczepić jakąś szczepionkę, jakiegoś nanochipa, czy nie wiadomo, jakieś dziadostwo, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności, bez jakichkolwiek badań, zastraszając społeczeństwo coraz bardziej. Teraz te nasze dzieci po to i czekają na jaki będzie efekt. No. Także wszystko zależy od nas. No i tu naprawdę trzeba się buntować, nie pozwolić na to, bo co się powie przyszłym pokoleniom, co się naszym dzieciom powie? Jak już wszyscy się ockną i obudzą, no dobrze, faktycznie pomyliliśmy się i przyznają, no ale co mnie teraz to obchodzi, jak my jesteśmy po prostu już w totalnym więzieniu i nic więcej nie możemy zrobić. Nie? To, co powiedział Orwell, że czasami są momenty, naprawdę my nie doceniamy tych momentów, że jeszcze faktycznie może Justyna Sucha zabrać ludzi, pojechać gdzieś tam podemonstrować, ale kto wie, co będzie za 2-3 miesiące, jak już załóżmy wyprowadzą wojsko na ulicę, czy po prostu wymyślą znowu jakąś taką kwarantannę tragiczną, że będą pod bronią stać i nie będziesz mógł wyjść jak w stanie wojennym. No różnie to może być, ja nie wiem. Ja zawsze jestem optymistą, staram się być, ale też realistą, żeby nie zaprzepaścić odpowiedniego momentu, że póki jest jeszcze możliwość oporu, zbierać na jakieś billboardy, bo widziałem, że tam na Facebooku ludzie zbierają na billboardy fałszywa pandemia, żeby jednak edukować tych ludzi, stawiać to, żeby dostawali tego szoku, tego odtrucia, to jest jeszcze czas, kiedy to można zrobić. Bo tak jak w astrologii jest, jeśli oni badają, elity tylko patrzą, co my robimy, oni sobie tak po trochu, wiesz, po trochu. Pamiętasz te akta pierwsze, co mieli być wprowadzić? Od razu wprowadzają tego. No i oni może nie przewidzieli takiego ruchu społecznego. Takiej reakcji, ale zaczęli żabę gotować powoli. Tak, ja wiedziałem, że oni to spokojnie wydłużą to w czasie kuchennymi drzwiami i zastosują. No widzisz, no jak mówimy o Orwellu, to jego słynne powiedzenie, że nieposłuszeństwo jest integralną częścią demokracji, no. A posłuszeństwo to domena niewolników. No tak. Tak, czyli ci wszyscy, którzy z natury są posłuszni, no to niestety, ale oni są już z natury niewolnikami. Dla mnie to jest nie do pomyślenia, zresztą dla każdego żywioł powietrza i też, ja tak czasami mówię wodniki, bardzo dużo, większość ludzi ma tego wodnika, tylko ma poukrywanego w układzie, wiesz, może mieć rachów w znaku wodnika, także nie jesteście dyskryminowani, macie też wodnika, tylko każdy ma gdzie indziej tego wodnika. Jak nie ma wodnika znaku, to wibracja, która wibruje jak wodnik, nie nazywa się wodnik może, ale jest Uran, planeta, która rezonuje z tym samym, rządzi wodnikiem i jest w pierwszym domu na przykład, na ciało człowieka siądzie. Nie nazywa się to wodnik, nazywa się to Uran. Wsio równo, zachowują się tak samo, mają te same cechy. Oczywiście to, że wodniki, czy bliźniaki, czy wagi, czy rachu w tym domu wodnika, to też jest przewaga, żeby wcześniej ci ludzie zorientują się, że coś jest tu nie tak, bo ich poczucie wolności jest większe. I też trzeba zrozumieć drugą stronę, która do tej pory żyła pod takim parasolem ochronnym państwa, tak do tej pory myślono, prawda, że jak jest sklep z wyrobami wędliniarskimi, jest cała masa, jest urozmaicenie, to znaczy, że oni nas kochają, dają nam to, bo my to kupujemy, ale z drugiej strony no, jest to faszerowane antybiotykami psującymi zdrowie. No i Big Pharma się cieszy znowu, nie? Że jedzcie wędliny, reklamę wędlin, po to, nie dość, że to gnije w jelitach też i powoduje szybciej więcej chorób, bo organizm traci masę energii na strawienie tych włókien, bo to nie jest dla człowieka coś naturalnego. Po pierwsze, że nasze zęby są dostosowane do, nie mamy tych siekaczy, żeby rozrywały mięso, tylko do orzechów, warzyw, owoców. I to, zresztą długość naszych jelit o tym świadczy, prawda? Tam pies to tam zje, z tą stroną tyłkiem wyjdzie za godzinę, czy tam nawet za 20 minut. To jest takie jelito, a my mamy, kurczę, no nie pamiętam ile tych metrów, ale to... 7-8 metrów. No. I to jest też odporność organizmu, tej jelita całego organizmu. I dlatego się mówi, że władcą w astrologii masz 12 domów, szósty dom medycyna, zdrowie. I kto jest jego władcą? Panna. A panna rządzi tym odcinkiem. Czyli świadczy to o tym, że cała odporność jest tutaj. Dokładnie cała. Dlatego oni nigdy ci szczepionki nie dadzą, żeby przeszło przez to tu.
bo nasz organizm odpornościowy chroniłby nas przed jakimś metalem ciężkim czy dziadostwem. Oni muszą, dawaj gada, tu. Bezpośrednio tu. Tak, żeby ominąć ochronę, żeby cię zainfekować i zepsuć ci zdrowie. Ja wiem, że to jest szokujące to, co ja mówię, ale ja nic innego do końca życia nie będę robił, prawda? Tak już mam i tak jestem, to jest moja natura i szokować, buntować się przeciwko temu systemowi, bo wiem, że ludzie potrzebują jakichś dowodów też czasami. Jest ciężko w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko pozamykali w podziemią. Przecież, no ale właśnie ludzie nie widzą tych łańcuszków, co nie? Nie widzą tego, wiesz, problemu, reakcji, rozwiązanie po pierwsze, po drugie przyczyny i skutku, tak? Przykład. Białoruś nie dała się wplątać w pandemię. No, no jest wróg największy teraz. I teraz jest wróg największy i zostaje im... Włodarze tego świata mówią, no to my wam pokażemy, jak się robi demokrację. Tak? My wam pokażemy, jakim wy będziecie państwem, żeby, który będzie spełniał wszystkie nasze standardy. Jak ja słyszę słowo demo, to powiem ci, że jak ja jako muzyk też i jak słyszę to takie, wiesz, to demo źle na mnie działa. Demo, wiesz, jak demon, nie? Demoniczny. Już sama nazwa ci to mówi, co to jest. I jeszcze kreacja, że tam narzucanie tego demona, czyli ich takiego... Oni to czczą, to w ogóle to są psychopaci, nie? Którzy rządzą światem. I zobacz, narzucili teraz rozkaz mediom wszystkim jak jeden. Od razu widać, kto z kim trzyma. Tak. I momentalnie Białoruś jest wrogiem. Już jest tak obrzydliwa ta propaganda na tych wszystkich mainstreamie. Już nawet nie chcę wymieniać, bo to jest wstyd wypowiadać te nazwy, bo to nie powinny być w ogóle... Te firmy w ogóle nie powinny być zarejestrowane legalnie w Polsce, bo naruszają prawo, wprowadzając chaos i dezinformację. Mało tego, wiesz, że wprowadzanie dezinformacji i chaosu naraża na życie i zdrowie tak samo, prawda? Naraża. A oni mówią, jedz te konserwanty. Weź sobie zaaplikuj szczepionkę, weź sobie postaw 5G, weź sobie mikrofale, głowę do mikrofali i wysusz włosy. No, to jest mniej więcej podobnie jak takie, wiesz, już tak przesadzam, ale i ludzie to zaczynają. Ja wiem, że oni nam chcą pomóc, nie? Żebyśmy zobaczyli, że jesteśmy osamotnieni, że król jest nagi i to jest też trochę pomocne, bo widzimy już powoli tego wroga, kto nam nie sprzyja, prawda? Kto nie chce tego dobrze. A wiesz, że najgorsze to jest to, że człowiek nie wie, kto jest jego wrogiem, prawda? Kto chce źle do ciebie, a kto chce dobrze. A tu już powoli się zaczyna ta granica tworzyć i oni nagle tą Białoruś chcą zniszczyć, zrównać, siejąc taką propagandę, że oni nawet chyba puścili film, jak ludzie demonstrowali skądinąd, tam z Egiptu czy z Korei, tak. I puścili to na Białorusi, bo tam z daleka to nawet nie widać, jak ktoś miał skośne oczy. I widzisz, że oni się tym nie przejmują. To samo we Włoszech. Sprzed 6 lat z trumny worki z uchodźcami i oni puścili to parę miesięcy temu, jak ta pandemia. Jako skutek pandemii. Tak, nie? Ale zauważ, że oni się tym nie przejęli, bo to jest ten psychokinetyczny czas. Nikt ci jakoś nie ciągnie wstecz i będzie badał, że to jest tamtąd, z tamtego czasu. I to robią. I teraz Białoruś jest zaatakowana przez cały mainstream jako jakiś wróg. I w ogóle ja w ogóle współczuję. Naprawdę Polakom mając takie rządy, kiedy mamy sąsiada, i my się wtrącamy w ich, wiesz, do ich ogródka i mówi, co jest dobre, a co złe. Oni mają jeszcze sztamy jakieś powiązania z Rosją. No nie daj Bóg, ktoś tam zrobi pierwszy wystrzał, czy wystrzeli. Kurde, jesteśmy pozamiatani. My cały czas jesteśmy w takim miejscu. Nie, no ja myślę, że wiesz, no to faktycznie te media mainstreamowe no robią takie pranie mózgu. Zresztą jak zawsze, tak? Zawsze było, że Rosjanie są źli, tak? A ja się pytam wszystkich ludzi, a ilu znasz Rosjan? No właśnie. Ja też z Rosjanami wielokrotnie rozmawiałem na te tematy, bo przecież jeździłem po świecie, czy na jakieś targi, czy coś. I normalnie z nimi rozmawiam i oni mają ten sam problem, co i my mamy, nie? Media, mainstream. Tak. Potrafi coś puścić, że Polacy najechali Rosję 1604, czy któryś tam roku. Zły Lach, trzeba bij Lacha. Też takie finansuje tam, wiesz... tam Putin zainwestował trochę kasy. No właśnie, komu zależy na tych podziałach? I te podziały są już nie tylko między państwami, już nie tylko między nacjami, ale już w tym momencie to się wchodzi w rodzinę i żeby się rodzina podzieliła, tak? Żeby cały czas było to napięcie. A najlepsze to jest to,
że ci, co mieszają, oni tu w ogóle nie mieszkają. No tak. No. Teraz dużo faktów wychodzi, że przecież Chmielnickiego finansowała Anglia, Wielka Brytania statki złota, żeby nam, żeby faktycznie ta Unia Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, to wtedy były całe te kraje razem, no, rozbić to. Bo to powodowało, że mieliśmy tak, i produkcję zboża dużą, i ludzie nie chcieli stąd emigrować, a oni potrzebowali Amerykę zasiedlać. No i teraz powiem Ci, że są bardzo fajne materiały, które dowodzą, że ktoś tym steruje, ktoś tym miesza, ktoś wywołuje głody na Ukrainie, gdzie 20 milionów ginie, w Irlandii, i później te wszystkie nacje mają pretekst do emigracji, a oni znowuż mają punkt, jakiś plan na tą Amerykę Północną. Także będzie to wszystko wychodzić powoli, bo powoli, ale dla ludzi też będzie ważne nie branie wszystkiego na wiarę, tylko też, żeby mieli jakiś punkt odniesienia, jakieś dowody, żeby mogli poskładać coś w całość. I tak w przypadku astrologii medycznej nie da się powiedzieć, że to jest zmyślone, no bo jak patrzysz, jak sobie spiszesz osoby, które chorują na demencję, utratę pamięci, to w 80 może trudno mi tak teraz żonglować tymi procentami, ale ten fosforan magnezu i ten znak lwa tam znajdziesz. Możesz nie znaleźć znaku lwa, może być też rachu w domu dzieci, piąty. To czyli też jednak tak. Są te symptomy wpływu energii na nasze ciało? Są, które... dlatego że jeśli godzina urodzenia, minuty pokazują, że ten sektor piąty, pomimo tego, że ty w znaku ani ascendent, ani zodiak, ani księżyc, nie masz nigdzie lwa tutaj, to w wedyjskiej astrologii rachu jakby podczepia się pod te same energie tego domu, którym władcą jest lew, i to samo wypłukuje, ten sam minerał dla tego lwa. Krzysiu, powiedz ty mi, jak ty widzisz źródło tej wiedzy wedyjskiej? Jak ty byś oceniał? Skąd to pochodzi? Od kogo? No to już jest tak stare, że trudno tutaj, wiesz, możemy tak jakby cofać się wstecz i mówić tak. Zobacz, jakie jest podobieństwo w ogóle językowe. Wiedza, weda, różnica 5000 kilometrów. Czyli dowód jest na to, że te ludy z tą wiedzą musiały się przemieszczać. Przemieszczały się z wielu czynników pogodowych, klimatycznych, resetów tak zwanych, gdzie coś walnęło totalnie albo coś zalało. Zresztą sam widzisz, ja kiedyś widziałem mapę z 1200 któregoś roku, tutaj Europę poprzyłem na cieśniny i Morze Bałtyckie, to tam, kurczę, naprawdę dużo zmian już zaszło. Niektóre wyspy zniknęły, niektóre się pojawiły, a dopiero paręset lat minęło. A tu my mówimy o jakichś takich historii ludów, które sprzed kilku tysięcy lat. Także ta wiedza, no, jedne źródła kierują to do Agarty, że dostali tą od ludów z wewnątrz ziemi. Czyli może nasz lud był kiedyś wewnątrz i wyszedł na zewnątrz. Niektórzy mówią, że z Hiperborei, niektórzy mówią, że od Ariów. Tylko że dzisiaj, już kiedyś mówiliśmy w odcinkach, że to, co dzisiaj tak ludzie patrzą, że tu Islam to jest tu, Bliski Wschód, tu Hindusi, tu Chińczycy, tu Rosjanie, to tak nie było, prawda? To dzisiaj tak jest, ale tak nie było, tak nie było. I te ludy czasami nazwy rzek przejmowały, nazwy krajów też zmieniały się, bardziej rzek się nie zmieniały. Jest to wiedza, kiedyś była globalna, połączona, i kiedyś mówiliśmy o tych Hawajczykach, Indonezji, Ameryce Południowej, że wspólna ta wiedza. Cała ta historia z wieżą Babel, czyli pomieszanie ludziom języków, to prawdopodobnie to też analogia do rozdzielenia ich, no bo wtedy rządzisz, nie? Rządzisz. Czyli możliwe, że to była wiedza bardzo użyteczna, i jeśli była przekazywana z pokolenia na pokolenie, no to nie bez powodu. Była przekazywana po to, żeby ją następne pokolenie mogło wykorzystać i przykładowo nie chorować też. No bo jak pozbędziesz człowieka jakiejśkolwiek wiedzy, no to on nie wie tego, nie? Co tak naprawdę mu pomoże, a co może zaszkodzić. No są zależności. Połączony, wszystko jest ze sobą połączone, cały wszechświat, przyroda i energetyka. I ta energetyka, co ciekawe, ma wpływ na nasze ciało, czyli na naszą florę bakteryjną. Czyli jeśli się zmieniają wibracje Ziemi i na przykład te epoki, gdzie będą troszeczkę wpływać na wszystko, wibracje inne już niż te ostatnie 2150 lat,
no to, to nasze organizmy będą się powoli do tego dostrajać też. Powiem Ci, dlaczego ja się pytam, co nie? Bo ja zwróciłem uwagę na pewne słowa, podczas kiedy byłem z wizytą z Aleksandrem Woźnym na Syberii. Byliśmy u profesora Buta. Fajne nazwisko. Tak. I profesor But... Jakby, kurczę, by założył firmę do produkcji butów, to hit normalnie. Profesor But mówił dokładnie to, co Ty. Czyli, że każdemu organizmowi brakuje od urodzenia 3 minerałów. I gdybym tego wcześniej nie słyszał od Ciebie, to pewnie bym nie zwrócił absolutnie na to uwagi, tak? Mhm. Ale już słyszałem to wcześniej od Ciebie i mówię, to jest bardzo ciekawe, że osoby, które są, wiesz, 6 tysięcy kilometrów od siebie, aha, mówią te same rzeczy, tak? No, no, masz, już się zbliżasz do tej wiedzy tych Wedrusów, którzy na Syberii zamieszkiwali i już jest bardzo blisko do północnych Indii, czyli do Wed, prawda? I to jest takim łukiem, jak sobie zobaczysz Polska, Litwa, Syberia, czyli stara wiedza Wedrusów, czyli Syberia cała, północ, cały czas północ i później aż dochodzi do Indii, no to jest ten cały ciąg tej wiedzy. Oczywiście oni zrobili, Hindusi, z tego religię. Oni, czarnogłowi, się zawsze podszywali, prawda? Zawsze ta religia dominowała, no bo mamy już w genach, że tego Stworzyciela musimy poznać, musimy go, to już jest taka natura. I ten, no i zobacz, że na Syberii ostała się ta wiedza, no dzisiaj jest to tajga syberyjska, puszcza, nikt się tam nie chce zapuszczać, a Ty jesteś pierwszą osobą, która mi powiedziała, że słyszała o tych trzech minerałach. To też mnie trochę właśnie zdziwiło, ale tak się mówi, podróże kształcą i teraz masz dowód na to, że... Tak, i czasami, faktycznie, czasami można jechać 10 tysięcy kilometrów tylko po to, żeby usłyszeć dwa słowa, tak? A tam, kurde, nic nie ma, nie? Tak. No. A teraz Franz Zalewski nawet, jak się będzie oglądać jego kanał, on też mówi o tych miastach. Coraz więcej artefaktów miast odnajdywanych jest na Syberii, jaka tam był zasiedlony teren. No dzisiaj to inaczej wygląda. To samo na Amazonia cała. Miasto gigantów. Historie ludzi, którzy przybywali do Amazonii, do tych Indian i niektórzy Indianie brali tych wysokich Amerykanów jako potomków tych gigantów i chcieli, nawet im mówili to, że to było miasto gigantów, tu oni byli chyba Twoimi przodkami, bo oni traktowali jako właśnie takiego półboga, no bo rude włosy, blond, 2 metry ponad wzrostu, ten podróżnik, który tam się dostał i ci Indianie go tam zawlekli do tego swojego plemienia i ta historia jeszcze tam była znana. Tak samo na Syberii. Dzisiaj wygląda to, że tam jakby coś z tym nie zrobimy, to zaleją Chińczycy. To jest bardziej niż pewne. No. Oni szukają przestrzeni życiowej i wiesz, Kitajce tak zwani. Widzisz, że myśmy ich nazywali Kitajce, nie? Rosjanie też do nich mówią Kitajce. Bardzo stara nazwa tego ludu, któremu nasza kultura oddzielała się chińskim murem, dlatego, że już są duże dysproporcje i armatki są skierowane do Chin, a nie na zewnątrz, czyli mówi się dzisiaj to, jak mur chiński to jest na terenie Chin, to Chińczycy zbudowali. A jak któryś z archeologów i naukowców zwraca uwagę, że te wieżyczki dla snajperów, czy tam dla tych armat są skierowane do wewnątrz Chin, a to wiesz, to nie patrz na to. Także jakbyś ktoś przeczytał historię Anastazji Władimira Magre, może to odebrać jako fikcję, może to odebrać jako bajkę, ale niech popatrzy pod kątem tego instynktu przeczucia, ile tam rzeczy się wiąże w całość. Bo ona mówiła, że ona pokolenie na pokolenie dziedziczy tą wiedzę, ale ona nawet do Moskwy nie chciała do niego pojechać, bo wiedziała, że może stracić życie. Jak dzisiaj masz wiedzę, to jesteś człowiekiem bardzo niebezpiecznym. Nie? Kiedyś było to inaczej. Człowiek z wiedzą, ty tylko taka osoba była, czy to w Radzie Starszych, czy jakiś gminny, czy prezydent, czy przywódca, on musiał się zasłużyć. Dlaczego najmądrzejszy to nie znaczy, że najbardziej inteligentny. Tylko ta mądrość polegała na tym, żeby wiedział,
żeby pogodzić i zrozumieć całą tą społeczność. Także testy na inteligencję sobie może zrobić i każdy może się wyuczyć ich na pamięć. To nie oznacza, że ten super wynik będzie oświadczał jego mądrość, prawda? Także są dwie różne rzeczy. I ta wiedza jest tam... No wiesz, no, granty ci nie dadzą, żebyś tam kopał. Tak samo jak Franc mówił, że tutaj po tej stronie piramidy mówi, że tutaj... Wiesz, a Franca Zalewskiego już nawet amerykańskie... Jakiś taki film przetłumaczyłem, na napisy zrobiłem do niego, bo powoływał się na pracę Franca Zalewskiego w Stanach Zjednoczonych, taki naukowy program. I on naprawdę wiele odkrywa i oni to potrafią widzieć, docenić, a później człowieka opisują jako takiego bajkopisarza, czy oszołoma, czy coś. Te bajki to jest piąty dom, władca domu bajek, to jest dom historii, to jest ten sam sektor, nie?